Możemy już przystąpić do pracy z konkretnymi dokumentami, a pierwszym krokiem będzie oczywiście ich dodanie. Możemy to zrobić w najprostszy sposób, używając tej opcji Dodaj dokument. Trafimy wtedy do formularza dodawania nowych dokumentów. Na tym formularzu musimy uzupełnić kilka informacji. Po pierwsze, musimy wskazać podmiot, do którego chcemy przydzielić te dokumenty. Po drugie, wskazujemy miesiąc oraz rok, do którego powinny być przyporządkowane te dokumenty, a także wskazujemy informacje o typie tych dokumentów, czyli informacje o tym, czy są to dokumenty sprzedaży, czy na przykład jakieś faktury kosztowe. Informacje, które teraz tutaj wskazuję, są to informacje wstępne. Możemy je oczywiście dla poszczególnych dokumentów już po dodaniu zmienić, jeżeli zajdzie taka konieczność. Wskażmy jakieś pliki z komputera, które chcemy przesłać. W tym momencie warto się zatrzymać na chwilę i powiedzieć nieco więcej na temat, jakiego rodzaju pliki jesteśmy w stanie obsłużyć Celdeo Smart oraz jakie są w związku z tym dobre praktyki. Po pierwsze, możemy dodawać pliki PDF oraz JPG zawierające pojedyncze dokumenty, jak i pliki PDF, które zawierają większą ilość dokumentów. Zalecane jest, aby w takich plikach, które zawierają więcej dokumentów, były zeskanowane tylko dokumenty tego samego typu, czyli tylko na przykład faktury kosztowe, tylko faktury sprzedaży itd. Dzięki temu, wskazując tą informację na poziomie formularza, mamy pewność, że wszystkie poszczególne dokumenty, które w tym pliku się znajdują, dla nich ta informacja jest po prostu prawdziwa. Po drugie, proszę pamiętać o tym, że na jednej stronie może znajdować się treść dotycząca tylko i wyłącznie jednego dokumentu. Dlatego też dla przykładu wydruki uproszczone dotyczące paliw powinny być skanowane na zasadzie każdy wydruk skanowany osobno na kolejnych stronach. Po trzecie, jeśli Państwo sami skanujecie dokumenty i macie wpływ na parametry skanowania, ze swojej strony zalecamy rozdzielczość skanowania 300 dpi oraz skanowanie w kolorze. Dzięki temu odczyt powinien być możliwie najlepszy. Proszę zwrócić także uwagę na opcję, czy rozpocząć automatyczny odczyt. Jest ona domyślnie ustawiona na nie, czyli w takim układzie odczyt plików będziemy inicjować samodzielnie w kolejnych krokach. Taka opcja jest szczególnie zalecana w pierwszym okresie pracy, kiedy jeszcze nie mamy pewności, które dokumenty będą odczytywane, a które nie. Przypominam, że właśnie odczytywanie zużywa kredyty, ale samo dodanie plików kredytów nie zużywa. Zbędne pliki, których nie będziemy chcieli odczytywać, będzie można potem systemu oczywiście usunąć. Gdy wiemy już, co chcemy dodać, zatwierdzamy wysyłkę dokumentów do systemu. Jednorazowo jesteśmy w stanie przekazać do 50 plików z pojedynczym dokumentem lub pliki zawierające wiele dokumentów. Zalecane jest, aby pojedynczy plik nie zawierał więcej niż 50 stron.